W tym odcinku przetestujemy sobie Tegera Powderping. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie firmę, jest to Tiger. Nazwa jest to Powderping. Skład produktu, wartość odżywczą i trzeba, żeby powypić tą butelkę, wyrzucić. Pojemność jest 330 ml. Kod kreskowy i datę końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, on taki różowy kolor. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. No, smakuje to tak jak cukierki pudrowe o smaku wiśniowym. Smak naturalnej wiśni też jest tak troszeczkę wyczuwalny. Tutaj macie cenę, jest to 4,99. A przez zakupy dwóch sztuk, sztuka wychodzi po 3,99. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma cukierkowy, wiśniowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 8/10. I na dzisiaj to koniec i pa pa.